Pierwszy poniedziałek października. Witam Państwa, Artur Wisielewicz. Zapraszam na Inowrocławski Magazyn Miejski. Spartakiada. Przedstawienie interaktywne. W ostatnią sobotę września w Inowrocławiu odbyło się Wielkie Święto Tolerancji, Integracji i Rehabilitacji. W 16 edycji Spartakiady osób niepełnosprawnych wzięło udział kilkuset zawodników z całego województwa. W 16 edycji integracyjnej Spartakiady osób niepełnosprawnych wzięło udział blisko 300 zawodników z całego województwa, reprezentujących zarówno domy pomocy społecznej, jak i warsztaty terapii zajęciowej. Łącznie 37 jednostek organizacyjnych. Integracja poprzez aktywną zabawę i zdrową rywalizację. Taki cel przyświecał Spartakiadzie, którą zorganizowali Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria przy wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także Inowrocławski TKKF. Uroczyste otwarcie z udziałem władz i honorowych gości odbyło się w hali widowiskowo-sportowej. Tam również rozegrano konkurencje sprawnościowe. Zawodnicy rywalizowali w kategoriach sportowych odpowiednio przystosowanych do stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności. Organizatorzy zadbali również o to, by było trochę nowości. To znaczy, no na pewno doświadczenie pozostaje. Pewne rzeczy jak gdyby, chociażby dokumentacyjnie, są już przygotowane, opracowane. Natomiast zawsze wychodzą nowe sprawy. Ponieważ no, byśmy chcieli, żeby to przebiegało jakoś tak bardzo sprawnie, zarówno dla zawodników, jak i dla zaproszonych gości, żeby to wszystko połączyć. No i z tym jest jedynie czasami problem, ale wydaje mi się, że no, jest zainteresowanie, w związku z tym no, trzeba kontynuować. Pchła, co manier nie miała, spotkała się z najmłodszymi czytelnikami w Inowrocławiu. Interaktywne przedstawienie zaprezentowali krakowscy aktorzy. Do świata zarówno polskiej literatury dziecięcej, jak i znanej z braku manier pchły szachrajki zaprosił najmłodszych Inowrocławian podhalański teatr TAK. Sceną zdarzeń obfitujących w ciekawe zwroty akcji i zaskakujące momentami reakcje młodych widzów była filia numer 1 Biblioteki Miejskiej. Stworzona przez samego mistrza Brzechwę, pchła była głośna i nieznośna, a wszystko po to, by pokazać dzieciom, czym są dobre maniery i jakie są skutki złego zachowania. Pełne humoru i niezwykle dynamiczne przedstawienie interaktywne nastawione było na zdobywanie wiedzy podczas dobrej zabawy. Znakomicie bawili się ci najmłodsi i ci nieco starsi, a wszystko przez wręcz zaraźliwą energię aktorów. My stawiamy zdecydowanie w naszym teatrze, stawiamy na energię, na dynamikę spektaklu. W związku z tym, jak robimy spektakl, staramy się dzieciaki wciągnąć w to, żeby one nie były tylko widownią bierną, nie oglądały tylko spektaklu, tylko starały się w nim uczestniczyć. Żeby po wyjściu ze spektaklu dziecko miało świadomość, że ono też ten spektakl budowało, że było częścią tego spektaklu, a nie tylko widzem. I stawiamy na energię, zdecydowanie na muzykę i na to, żeby dziecko w czasie spektaklu mogło krzyknąć, mogło powiedzieć, co myśli na ten temat, mogło czynny brać udział, mogło się poruszać, pośpiewać, bo dzieci w tym wieku, dla których robimy spektakl, no, mają świadomość tego, że ciężko 40 minut im jest wysiedzieć, a my korzystamy z tego, że dzieci są bardzo energiczne i chcemy, żeby po prostu z nami razem skakały, tańczyły, śpiewały. Na to stawiamy w spektaklu. I to już wszystko na dziś w Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Trochę poezji, trochę prozy, czyli witamy Państwa w programie Dobrze się czyta. Marleno, Ty sięgnęłaś po dość grube, prozatorskie tomy. Grube, ale ciekawe. No tym tak, lepiej. Wciągające. Na długie jesienne wieczory. Tak, chciałam zaproponować książkę norweskiego dziennikarza, też pisarza, Larsa Mittinga. W świecie i w Polsce zasłynął z takiej książki Porąb i spal, wszystko co mężczyzna powinien wiedzieć o drewnie. To taki jego hit, ale to był rodzaj poradnika. Tym razem mamy do czynienia z poradnika, jak zniszczyć las? Jak, co właściwie zrobić? Ale dzisiaj nie mowa o tej pierwszej jego książce, ale mowa o powieści Płyń z tonącymi. Jest to powieść, której bohaterem jest młody chłopak Edward Hirfiel, który w momencie, kiedy go poznajemy, ma 23 lata,
mieszka ze swoim dziadkiem Sverre, wiecie, spokojne życie, mieszka na norweskiej wsi, wsi uprawia ziemniaki, hoduje owce. Od czasu do czasu ten błogi spokój zakłócany jest przez takie chuligańskie wybryki. Mieszkańcy wsi nie mogą zapomnieć dziadkowi Edwarda, że współpracował z Niemcami podczas II wojny światowej. Ale kiedy dziadek umiera, Edward otrzymuje taką informację, że właściwie trumna dla dziadka już jest gotowa, ktoś tę trumnę dla dziadkowi przygotował. To rodzi takie pytania, właściwie kto to zrobił, dlaczego zrobił. Edward stwierdza, że właściwie nic o swojej rodzinie nie wie, o dziadku, który był przez całe życie dość milczący, babcia niewiele też opowiadała. Rodziców stracił w niewyjaśnionych okolicznościach, kiedy razem z nimi, mając 3 lata, był na wycieczce we Francji. Wiele, wiele pytań, dlaczego dziadek nie rozmawiał ze swoim bratem Einarem. Mnóstwo pytań, na których nie znał ten młody człowiek odpowiedzi. Ale żeby móc sobie na te pytania odpowiedzieć, musi wyruszyć w świat. Wyrusza na Szetlandy, wyrusza do Francji. Spotyka ludzi, oczywiście rozwiązuje te tajemnice rodzinne, które nie zawsze dla niego okażą się dobre. No i też tutaj mamy taki wątek też, bo to jest powieść, ale nie kryminalna, ale ma też te elementy kryminału zawiera w sobie, więc o tyle jest ciekawa. Czyli mamy tak, rodzinne tajemnice, czyli coś, co ciekawi zwykle czytelników, mnie osobiście też to zaciekawia. Młodego człowieka, który szuka swojej tożsamości, szuka swoich korzeni, to też. No i ten element oczywiście poszukiwania skarbu jest tutaj. A dodatkowo piękny język to walor oczywiście tej książki. Krwiste, bardzo dobre postacie stworzone przez autora, zarówno męskie, jak i kobiece. To tyle. Aha, na temat czyli tej książki. Tak. Domyślam się, że mimo objętości można tak ciekawą książkę przeczytać w jeden wieczór. Pięknie pisze właśnie. Też jest dramatyczne opisy przyrody. Oczywiście tam jest człowiek, przyroda i człowiek. I to też jest pięknie opisane. Tak, tak. Skandynawowie mają rzeczywiście bogatą tradycję życia i przetwarzania, przetwarzania tak. na formy artystyczne tego unikalnego związku z naturą. Tak. Mhm. Ja bym Państwu polecił troszeczkę chudsze tomiki. Ale też oderwanie od rzeczywistości, tak? Czy nie? Czy bardzo przy życiu? Pozwól, że zostawię to pytanie w zawieszeniu. Może dobrze. Państwo sami znajdą odpowiedź. Ja Państwu nic nie zasugeruję, chyba że Ty to zrobisz. Zrobi się może przez moment melancholijnie, dlatego że latem 2017 roku zmarła Julia Hartwig. To chyba ostatni z wielkich polskich artystów, który pamiętał, świadomie pamiętał i dwudziestolecie międzywojenne, i już jako dorosły człowiek II wojnę światową, a później czasy stalinizmu, Polski Ludowej i oczywiście odzyskanie niepodległości. Można powiedzieć, że ta ponad 90-letnia dama pamiętała różne epoki, żyła w różnych krajach, nie tylko w Polsce, ale także we Francji i Stanach Zjednoczonych. I tak jak zaświadczają jej biografowie, zachowała w każdej epoce klasę, w sensie również wyglądu, jak to prawdziwa kobieta, ale także, także postawy moralnej. I o czym świadczy jej twórczość, zachowała także klasę artystyczną do samego końca. Ja tutaj Państwu pokazałem przed chwilą dwa jej ostatnie tomiki. Rzeczywiście grubością nie będą konkurować z Twoimi propozycjami prozatorskimi, ale na pewno ważkością tematyki tak. Poza tym postanowiłem też przynieść te tomiki, żeby Państwa przekonać, że warto sięgać po poezję współczesną. Ona jest obciążona strasznymi stereotypami, że jest niezrozumiała, że jest tylko dla znawców, że jest nudna. Ja może nie będę Państwa przekonywał, że to nieprawda, tylko przeczytam jeden z krótkich wierszy napisanych nie tak dawno przez Julię Hartwig. Wiersz nosi tytuł Tylko.
Tylko współczesny artysta mógł zapytać, czy zawsze muszę malować arcydzieła? Ujawnijcie się, władcy nieładu, tyle czczej gadaniny, nie dajmy się sprowadzić na manowce słów. Świat jest dobry, świat nie jest dobry, świat jest sprawiedliwy, świat nie jest sprawiedliwy. Czy kluczem do wszystkiego jest rzeczywistość? Depczemy tę półkulę stopą nieuważną. Można powiedzieć, że wiersze Julii Hartwig i innych wybitnych poetów są remediów na deptanie naszej planety stopą nieuważną i remedium na tę czczę gadaninę, która tak często wylewa się chociażby z naszych telewizorów. Warto sięgnąć po tę piękną i naprawdę przystępną poezję, by znaleźć się przez chwilę w lepszym świecie, który, jak się może okazać, może być także naszym światem. A teraz gdzie ruszamy? Do Japonii. To będą dramatyczne, tragiczne wydarzenia, które miały miejsce no nie tak dawno temu. Jeszcze tylko w takim razie pozwól, że dodam, że ta poezja osoby, która miała już ponad 90 lat, kiedy pisała, może także i miała świadomość nadchodzącej śmierci, może być także remedium na wszystkie nasze smutki, traumy i przeczucia. Myślę, że nawet takie dramatyczne, o których powiesz za chwilę. Za chwilę, tak. Katarzyna Boni, Ganbary, warsztaty umierania. Katarzyna Boni współwydała po raz pierwszy książkę z Wojciechem Tochmanem. Tutaj w przeszłości była mowa o tej książce Kontener. Taką autorską książką jest właśnie Ganbary, warsztaty umierania. Ukazała się w 2016 roku ta książka. Muszę powiedzieć, że mnie się bardzo spodobała. Ale czy to dla osób, które zamierzają zakończyć już? Nie, nie, nie. Właśnie ten tytuł tutaj, Ganbary i warsztaty umierania, jakby składa się z dwóch takich trochę znaczeń. Ganbary po japońsku to słowo wymawiane jest powszechnie w sytuacjach, gdy dotyka Japończyków nieszczęście. I wówczas wypowiadane jest to słowo i oznacza, tak, nie ma tego tłumaczenia wprost polskiego słowa, ale oznacza trzymaj się, wszystko będzie dobrze, że po prostu trzeba sobie dać radę z tymi wszystkimi sytuacjami. A drugi człon tego to warsztaty umierania, ale to wynika, ten tytuł będzie zrozumiały, jak przeczyta się tę książkę, bo książka traktuje o trzech tragediach, które się wydarzyły w marcu 2011 roku. W tym czasie nastąpiło trzęsienie ziemi, później tsunami, a na końcu awaria elektrowni atomowej Fukushima Daiichi. I te trzy tragedie wstrząsnęły narodem japońskim. Wydawałoby się, że naród ten przyzwyczajony jest do tego, że te trzęsienia ziemi są codziennością, bo około 795 trzęsień rocznie się w Japonii dzieje, ale o różnej sile oczywiście są te trzęsienia. Jest tutaj taka postać w tej książce pana Sato i możemy właściwie przebiec historię tych trzęsień, takich najważniejszych, na przykład tu w jego życiu, na przykładzie życia pana Sato. I to on uważał, że to ostatnie, myślał, że już wszystko go spotkało, że to ostatnie trzęsienie ziemi jest, że było najstraszniejsze. I opisał to w ten sposób. Najpierw łupnęło, później ziemia zmieniła swój kąt nachylenia, a później pojawiła się wielka fala. To już to samo mówi o wszystkim, ale żeby tak króciutko powiedzieć, to oczywiście Katarzyna Boni spotkała się z ludźmi, którzy to przeżyli. Ludzie, którzy utracili swoich bliskich, którzy utracili swoje domy, którzy musieli opuścić wsie, miasta i musieli zaczynać wszystko od początku. Jak ci ludzie reagowali później na to? Jak te traumatyczne przeżycia miały wpływ na ich postawę? Książka jest podzielona na trzy rozdziały. Ten rozdział ostatni, warsztaty umierania, to jest jedna z postaw, jaką ludzie przyjmują, czyli chcą się nauczyć, jak umierać, jak to jest, jak umierać. Książka bardzo dobrze, oprócz takich emocjonalnych przeżyć tych ludzi, są tu też ukazane takie sprawy typowo techniczne, jak się dzieje, jak później porządkować te tereny, które trzeba odkazić z działań po katastrofie elektrowni atomowej. To króciutko już kończę, ale naprawdę zachęcam, bo przeżyłam tę książkę bardzo, bardzo mocno.
Tak, na pewno autorka jest uważną reporterką, jak Julia Hartwig była uważną poetką. Uważności na smutki, ale przede wszystkim na piękno tego świata życzymy na koniec.